przez wszystkie wieki wieków. Amen. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas i wszystkich wydał. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Żegnamy się, drodzy bracia i siostry, z osobą niezwykłą, świętej pamięci Emilio Chmielowo, osobą oddanej tworzeniu dobra na tym świecie, a przede wszystkim osobą, która siała ziarna dobra w sercu młodzieży i dzieci. Jej troska o formację młodego człowieka, staranie o to, aby nie usunięto z jego życia piękna, jego mowy, jego szacunku do rodziców, troska o znajomość obyczajów rodzinnych, umiejętność zabawy, sztuka tańca, wzniosłych wierszów, pieśni. Troska, aby człowiek nie zapomniał, że jest wielką rodziną, którego ojcowie poznali prawdziwego Boga. Wysłuchaj naszych modlitw i okaż zmiłowanie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Pan z wami. Daj jej udział w Twojej światłości i pokoju. Warszawa, 29 kwietnia 2021 roku. Do uczestników uroczystości pogrzebowych świętej pamięci Emilii Chmielowej. Wielce szanowna rodzino, szanowni państwo, drodzy rodacy. Odeszła Emilia Chmielowa, wybitna działaczka polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, pełna charyzmy i niespożytej energii. Dobry, prawy człowiek oraz wspaniała patriotka, rozmiłowana w swoim rodzinnym Lwowie. Boleję nad tą wielką stratą, jaką poniósł nasz naród, a w sposób szczególny społeczność Polaków na Ukrainie. W świecie podzielonym zadawnionymi i nowymi antagonizmami, niezrozumieniem oraz krzywdzącymi stereotypami, pani Emilia Chmielowa potrafiła inicjować dialog, tworzyć fora spotkania i współpracy, gromadzić wokół siebie ludzi, którzy podzielali jej ideały i wartości. Z wielkim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci długoletniej, wybitnie zasłużonej prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, pani Emilii Chmielowej. Jej odejście jest ogromną stratą nie tylko dla Polaków na Ukrainie, ale też dla całej naszej wspólnoty narodowej, w kraju i za granicą. Jej ogromne zasługi i pełna poświęcenia praca zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi. Pani Emilia, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, odnoszący sukcesy sportowiec, miała w sobie niezwykłą determinację, siłę walki i pogodę ducha. Jednocześnie wykazując się wielką pokorą i wrażliwością, wychowywała młode pokolenia nie tylko na sportowej, ale przede wszystkim na życiowej drodze.
Pasją zarażała innych, dzięki czemu była tak skuteczną rzeczniczką dialogu polsko-ukraińskiego, a jej empatia, sumienność i zaangażowanie były przez całe lata postrzegane jako wizytówka polskości.